Witajcie na kanale Dzieciaki testują. Dzisiaj pokażę Wam grę Top Trumps, grę karcianą z trolami w roli głównej. Jest to bitwa w pudełeczku plastikowym, z taką plastikową szybką. I żeby wyjąć karty, otwieramy, wysuwamy i mamy karty wyjęte. Bardzo fajne pudełko, bardzo mi się spodobał sposób przechowywania tych kart, w ten sposób otwierania tego pudełeczka. I tak, co mamy tutaj w zestawie? Mamy zasady gry, jak grać. Tutaj mamy jedną kartę przeznaczoną dla nas. Możemy stworzyć siebie, można powiedzieć, na zasadzie takiej, jak mamy stworzone trolle. Mamy tutaj różne moce. Każdy troll coś innego ma najbardziej wypunktowane, z największą ilością punktów. Tę kartę pustą na razie odłożymy. No i tak, mamy troll Smyk, król Pepi, Aspen, satyna Szenila. Są nawet też nie trolle. Zaraz zobaczymy. O, jest Poppy, Mruk, król książę Gryzek, król Gryzek zresztą też jest. Jest kucharka. Wszyscy bohaterowie z bajki. Nawet Chmurzak się tutaj załapał. Jest też gdzieś tutaj pan, który sprzedawał w sklepie ze śliniakami. No dobra. I teraz tak, porównajmy sobie szybciutko moce. Moce naszych troli. Każdy ma, czymś innym się specjalizuje. Moc fryzury 40, 38, 35. Ale na przykład są też tacy, którzy mają, o, moc fryzury 3. Czyli zależy tutaj od bohatera. Mają różne moce, zdolność przetrwania, kreatywność, talent muzyczny, pewność siebie. O co chodzi w grze? Rozdajemy karty pomiędzy graczy. Dobra, rozdamy sobie karty mniej więcej na pół. I teraz naszym zadaniem pierwszego gracza jest określenie, w której kategorii będziemy grać. Powiedzmy, że pierwszy gracz ma smyka. Jego najmocniejszą stroną jest moc fryzury, ma najwięcej punktów, więc mówię, że gramy w kategorii moc fryzury i pozostali gracze sprawdzają swoje trolle, czy też swoje karty, jaki mają numerek w mocy fryzury. Kto ma najwyższy, wygrywa. Ja mam najwyższy, wygrywam. Teraz gracz numer 2, oczywiście nie może widzieć nikt kart innego gracza. Zdolność przetrwania, więc mam największą, więc powiem zdolność przetrwania. No, król Pepi ma większą zdolność przetrwania, wygrywa. Teraz kolejny gracz, co my tu mamy najwięcej, też zdolność przetrwania. No to mówię, że gramy w kategorii zdolność przetrwania. Kufer ma bardzo małą zdolność przetrwania, wygrywam. I tak się toczy gra. O, jest pan Śliniak. Tak właśnie się toczy gra do momentu, aż pozbędziemy się wszystkich kart. Tutaj jeszcze jest fajnie opisane, tak pokrótce. Co to za bohaterowie? Z tyłu karty wyglądają identycznie, w ten sposób. Więc gra jest bardzo fajna i super się w nią gra. Naprawdę super się gra. Trochę podobna do wojny w te zwykłe karty. Ale jednak jakieś urozmaicenie jest, są ulubione trolle, jest też jedna karta, gdzie możemy stworzyć swojego trolla, więc wszystko bardzo fajnie. My stałyśmy się fanką tej gry, więc myślę, że sprawdzimy, co jeszcze jest w ofercie Top Trump z jakimiś innymi bohaterami, zobaczymy, co tam jest. Karty sobie chowamy, bardzo łatwo, zamykamy i w ten oto sposób możemy wszędzie je ze sobą zabrać, czy też w bardzo łatwy sposób przechowywać. Więcej zdjęć na blogu, w opisie do filmu jest link do bloga. Zapraszam Was tam gorąco, a ja już dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.